Mondero się Mondero, z tej strony hobbystyczny rolnik. Dzisiaj Was zapraszam na akcję oranie w marcu w Garcu, a my będziemy orać. Jak widzicie, pług zaczepiony, trochę przerobiony, znowu. Jedziemy do klienta orać 4 hektary. I co mogę rzec? Ogólnie niedaleko, 3 kawałki, więc źle nie jest. Pług został przerobiony, chodzi o to, że obrót jest osobno, rozkładanie jest osobno. Niestety ta kostka, bo wiecie jak dobrze, nie wiem czy nie mówiłem wam. Przy tym kupowaliśmy kostkę nową do tego pługa. I przy jednym obrocie było ładnie, że się obracało, bo to pług z liniowaniem. I przy obrocie ładnie się obracało i się rozsuwało. Ale w drugą stronę dochodził do połowy, gdzie kołem w ziemię był, on zaczął się rozkładać. Nie wiem o co chodzi, czym to było spowodowane, ale jest, było tak. Więc niestety kombinacje i tak dalej, zrobiliśmy tą bawężę, że obrót jest na jedną wajchę, to trudno by było. I teraz jest ładnie, pięknie. Jest to pług Steno H125L, czteroskibowy, rozsuwany w systemie Vario. No i co mogę powiedzieć, kupiliśmy, dałem go kupić za psie pieniądze, naprawdę za psie pieniądze. I teraz będziemy go, będę go odnawiał, no tylko że nie dzisiaj już chyba, bo mówię, no mam do orania, później ten, więc zostawiam tak jak jest. No to co, chyba już więcej pogadamy na polu, o nim opowiem, jak zacznę orać się i tak dalej, i tak dalej. Więc słyszymy się niedługo. I orzemy u klienta. Pierwsza działka zaczęta. Powiem wam, że jestem w szoku, że tak ładnie idzie. O! A, bo kółka mi uciekło. Ładnie idzie, naprawdę mi ładnie idzie. I powiem wam, że tu klient mówi, borowina ciężko, nie da rady, a to proszę, nawet śladu nie widać, jakby to szło. Więc zaraz Damianowi też podeślę filmik. I naprawdę powiem wam, jestem już zadowolony z pługa, bo fajnie obraca, fajnie to wszystko. Siądzie, a siadzie. Ale idzie, 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 idzie. No i pięknie to właśnie idzie, pięknie się obraca. Więc nie ma co narzekać, tylko działamy. Bo jest trochę do orania. Tutaj rozłożyłem go szerzej, bo wcześniej pod górę jeździłem tak z dosyć zwężonym na maksa. Ale jednak nie ma sensu. To dobrze, klient zadzwonił wcześniej, dzisiaj, że dzisiaj chce coś tam orać, bo tak by już był pług u mnie. A widzisz, widzicie? Czasami go nie chcę przełamać, ale go przełamy, to jest git. Chyba się zakopał, czy nie zakopał. Znajomy taki obornik, widzę, ciebie z domu wywozi. Ej, ty chodźcie. Właśnie. Usuniemy go trochę. O. Tutaj z góry zwierząt, to wiecie, to sobie mogę pozwolić na rozsunięcie. Ładnie łącznik sobie luźno lata. Trochę pole zapyżone, ale to nam nie przeszkadza. Możemy najpłycej, o tak wam powiem. Najpłycej jak się tylko da.
ale bardzo ładnie to i wygląda, bardzo ładnie kryje i w ogóle równiutko jest, bo w poprzednim tam poprzedniego klienta orałem, to trochę byłem niezadowolony, ale teraz jak to wszystko porobione, no cacy, cacy, cacy. I te cztery skibki wystarczą tutaj dla nas. 1800 to brutto, więcej mu nie daje. 8,5 na godzinę, więc myślę, że to jest dobra prędkość do orania. Nie lepi się nic. Tylko raz mówię, czasami go nie chcę przełamać. Nie wiem czego. A, wornikiem zalatuje. Fu! Tam dziadek Damiana. O, no smaruj czym, żeby lepiej, szybciej, odkładnie wyciściło. Dobra. Tak to zmęczymy. A to odkładnie już czyściutkie, jak te lala. Kołkowanie do tyłu poszło, więc... A pod górę to już rynek pod górę jest, tak? Już tutaj ciągnik dużo ciężej ma. W kosta mówię, zaślepiliśmy te otwory od wario i zrobiłem drugi przewód, puściłem do siłowni rozkładu. Bo to właśnie oryginalnie powinno być właśnie na dwa węże. Czyli rozkład osobno, obrót osobno. I właśnie tak to jest i jest dużo lepiej. Jednak jak ta kostka poczuje delikatnie opór, otwiera długo komorę i cofa. Tak samo pługę nie chce czasami obrócić. Nie ma tego przełożenia. Pokażę wam pług z bliska, bo jeszcze go nie pokazywałem, więc pokażę. To jest no Boże Święty. Jest Stefanie. Co tu się dzieje? No stan jego dosyć średni jest wizualny. Mówię, do dzisiaj miałem jechać go zabierać u siebie, go tam trochę pospawać i poczyścić. Jest to Steno 4LEH K125. Dobra, podejdę. Czteroskibowy. No to tu naplątane z tymi przewodami. A tu ciągnie to. Ucieknie trochę olej, ale trudno. Jest jak jest, to i tak trzeba będzie porobić, poślepiać, ale to wszystko będzie na wyjazdach papierach. O, takie 20, jest. Skręcę raz przewód. Mi się wydaje, że trochę... Dobra. Jest za mocno skręcony. Dużo nie ma, wszystko się ładnie kręci. Jest tak kurde, jeszcze nie wiem, czego tego wygląda. Ale pięknie. Pokażę. No co tu wam powiem jeszcze więcej? No stopki brakuje tylko. Tak się pchało, że to tragedia była. No równiutko, że no nie ma co się tutaj oszukiwać, jest równiutko i tak dalej, więc git. No spalanie, jako to spalanie w takiej borowinie jest dość różne. Do 20 litrów spali, nie?
tylko już nie pamiętam. Jak będzie w Chmielniku, to będę w Karpolu. Dobra, jesteśmy już w Chmielniku. Dobra, i zaraz wam powiem, jak to jest. Na hektar spala. Do 15, taka średnia, to bym powiedział, że 15 litrów tak przy takiej ciężkiej owce. Więc powiem wam, normalnie. Myślę, że jakby człowiek, który się tam pobawił się w ustawieniach i tak dalej, to może jeszcze mniej by spalił. Właśnie teraz od miedzy odrowuję. Staram się wykorzystać huk na maksa, czyli po prostu jak ma system zmiennej orki, właśnie chcę to zrobić. O, powiedzmy, że to wychodzi. Aha, czyli jednak będę musiał się cofnąć. Czyli dobra. Czyli zaraz się cofniemy, bo tutaj szerzej jest. I niestety weźmiemy tam, zaczepimy samą poskipówką. I kawałeczek skończony. Tutaj nie cały hektar, a nie hektar. Bo to jest hektar, tam jest duże, tam jest najmniejszy kawałek. Ten trzeci. Dobra, tutaj sobie już będę mógł chyba postawić na maksa, a zobaczymy, a tam się cofnąć, tak, dobra. Już mam tego zapalenia mięśnia w nadgarstku, tak mi kurde, czy tam jak ktoś strzeli, to jest... No i ciężko. Gdzieś tam mi kurde uciekło i to tak właśnie wyszło jak wyszło. Jak to się mówiło, wyszło szydło z worka. Ale bo właściciel mówi, że i tak przyjdzie z uparkiem za 2-3 dni. Znaczy tam no wątpię w to, ale niech będzie mu. Ładnie sobie tutaj. Pona została, tu chyba jest wyznacznik miedzy. Opona. Jakoś to mi wyszło. Lepiej, gorzej, no ale wyszło. Tu jak z powrotem, wiecie. Znaczy nie, no przy rozkładaniu pługa jest dużo lepiej dla siłownika, bo tak w dupę nie dostaje. No jak właśnie poprzedni klient też właśnie mówił, że bardzo chwali to, że tak ładnie odmiedzy odorane, odcięte wręcz. Więc myślę, że
że jest i tak dobrze. A może tutaj tak za dużo zostawiłem, ale mówię. Tutaj tak na drogę trochę wyjedziemy. No i dobra, i tu będziemy. Dobra. Tutaj sobie obrócę pług, kończymy to tutaj. A my widzimy się na kolejnym kawałku. Już jeszcze nagram coś, bo póki widno jest. I użyjemy kolejny kawałek. Tak, tak, wiem, powinienem najpierw odorać, później naorać. No ale robię to tak jak jest, trudno już bywa. No tutaj strasznie zapyżone jest to pole, więc jeszcze tym bardziej nie mogę, kurde. Ta pierwsza skiba tak się tutaj ciągnie. No i ciągnik ma ciężko. Widzisz, nawet nie chcę z pierwszej skiby zbytnio się odkładać. Też jest mokre, no nie ma co się oszukiwać. Ale powiem wam szczerze, że widzę, że ta stal jest taka elastyczna, że ona pracuje wręcz. Więc fajnie to wygląda. Kurde, to uciekam od miedzenia. A nie powinienem. Oj. To słabo wyszło mi. Jest jak jest. No bo tam mam jeszcze za krzykami 30 arów. No ale jak tutaj będę kończył, to tam pojadę. Bo później właśnie tamten kawałek duży. Ale to już pisałem, że po nocy będę go robił. Będzie na takim równym kawałku, to inaczej robota idzie niż na takich zapiętkach. Ale i tak bardzo ładnie kryje, więc o, jednak prędkość to prędkość, robi swoje. Ale tu też widzę, już inna ziemia jest. No ogólnie spalanie, to mówiłem, powiem wam szczerze, że naprawdę teraz jest piękna robota tym pługiem. Trzeba tylko ładnie odmalować, odnowić ten wskaźnik, zrobić i kurde, cacy pług. Co tu trzeba więcej? Jak i tak człowiek tyle orze, żeby kot napłakał. Tu do końca dojedźmy. Dobra. Piękne. Ale powiem wam, że czasami mi nie przełamuje go, ale teraz przełamię. Dobra, przełamało. Ale właśnie czasami no nie idzie. Bo to przełamanie. Rozłożymy go troszeczkę. No dobra, na trzeci ząbek będziemy właśnie tutaj łorać. O, tu się jeszcze koryza do muczowania ma. Ja ci kręcę panowie. Dobra, co to będę wam więcej nagrywał, szczerze mówiąc, jeszcze pokażę zjazd. Jak się odbywa. Dużo wcześniej w domu, żebym siedział sobie
kawkę pił z żoną, z synkiem. No syn by nie pił kawki, mu najwyżej co mleko mógł pić. A jesteśmy w polu, robota wskoczyła, to tak to jest. Ale mówię, dobrze, zawsze to powiem, bo się wkładnie człowiekowi. O, czuć tutaj jednak, że to jest już taka borowina, fest borowina. Oj, nawet powiem, że z góry jak to nie daje rady ciągnik, no to już jest naprawdę źle. Zobaczcie, jakie to placki odkłada. Ja pamiętam u siebie takie placki miałem. Właśnie jak to orałem. Widziałem pierwszy, ostatni raz. Jak orka nie idzie, to nie ma co się męczyć. Wiecie, ziemia się rozsypie, to się tak ładnie równa z mierzą. Może teraz to trochę brzydko wygląda. Ja tam się przyznaję od razu do błędu, że popełniłem tak i tak. Nie ma co tam gwiazdożyć. Ale naprawdę pług teraz na medal. Mamy teraz tylko te kostki pomontować, te przewody jakoś poszczepiać. Powiem wam, cud malina i orzeszki. Dobrze, przedłużek nie mam, przy puszach czy przedłużek, bo i tak myślę, że tutaj by się pchały. Za mocno pyżaste to jest. No, zobaczcie co to się dzieje. Kołtuny normalnie. Normalnie kołtuny. Sprawy trzymają, więc git. Jeśli się panowie się lepiej to połapał, wtedy byśmy pewni, że wystarczy tylko wiecie, smaknąć. A to jednak nie. Bo to prawie do końca. Dobra. Wąski paseczek, więc fajnie pójdzie, tam 30 aro też dosyć szybko pójdzie, więc dobra, na trzecim, no jedziemy pod górę mawki ciężko. Ale jakoś tak raz. Dobra, ja otwieram swoją kawkę i widzimy się, słyszymy na następnym vlogu. Jakim będzie vlog, tego nikt nie wie, ja też nie wiem. Więc do zobaczenia i usłyszenia. Trzymajcie się i do następnego. Hej.